Cześć! Często pytacie nas, w jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne modemu Orange Airbox 2+, bo na przykład zapomnieliście hasła do strony konfiguracyjnej lub macie inne problemy z działaniem modemu. Postanowiłam, że w tym odcinku pokażę Wam, jak można to zrobić. Gotowi? Więc zaczynajmy. Pierwszy sposób i zarazem najszybszy to reset przyciskiem. Zdejmujemy tylną klapę obudowy i długopisem lub innym przyrządem o cienkim zakończeniu wciskamy przycisk reset. Trzymamy go przez około 6 sekund, aż na ekranie pojawi się logo Orange. Po chwili router uruchomi się z domyślnymi ustawieniami. Dostęp do panelu konfiguracyjnego to http://airbox.home lub 192.168.1.1, a login i hasło do zalogowania to admin. Nazwa sieci Wi-Fi i hasło też zostaną przywrócone do domyślnych ustawień. Dane te zobaczysz po wciśnięciu dwa razy przycisku zasilania na Airboxie. Drugim sposobem przywrócenia ustawień domyślnych jest reset z poziomu panelu konfiguracyjnego modemu. Jeżeli masz połączenie z Airboxem i masz dostęp do panelu konfiguracyjnego, wejdź w menu, dalej Ustawienia, System, Przywróć wartości domyślne, kliknij przycisk Przywróć i zatwierdź OK. Po zresetowaniu Airboxa skonfiguruj połączenie z internetem. O tym, jak to zrobić, mówiliśmy już w jednym z naszych poprzednich odcinków. Zapraszamy też na nasz kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie inne nasze filmy. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.